Unboxing. Cześć, ja jestem Dubi. Jak już powiedziałem we wstępie, dzisiaj będzie unboxing właśnie ze strefy kostek. Nie jestem sponsorowany przez nich. Jeszcze. Więc ja tą kostkę musiałem kupić. Jest to MGC 6x6. Nigdy jej nie miałem jeszcze w rękach, więc zobaczymy, jakie będą moje pierwsze wrażenia. Pięknie. Staliśmy się do środka. Wewnątrz mamy papier, dwa ołówki z logiem strefy kostek. Nie wiem, czy będzie widać. Oczywiście kostkę 6x6. Mamy również naklejkę strefy kostek i oczywiście fakturę. Ale to jednak kostka nas interesuje najbardziej. Tak więc, MGC 6x6. Pierwsze wrażenie to pudełko jest bardzo ładnie wykonane i bardzo mi przypomina pudełko od Galaxy V2 LM albo od Galaxy V2M, któreś z nich na pewno. Ale nie przedłużając, otwórzmy je. Muszę sobie kupić lepszy nóż do otwierania. Jak znacie jakiś dobry, to polećcie mi w komentarzu. Pięknie, przedarliśmy się przez folię. Już widzę, że to jest zdejmowalne. Tak jest. To trochę zajmie. Dobra, pozbyliśmy się tego. I otwieramy pudełko. Wszystko dzisiaj tak długo zajmuje. Po otwarciu pudełka widzimy oczywiście naszą kostkę. Ładnie zapakowana, standardowo. Oraz akcesoria do niej. Pod tym chyba nic nie ma, tak jest. Pudełko jest ładne, zostawię je sobie. Akcesoria, a w środku? Sprężyny. Dodatkowe magnesy. Jeszcze więcej sprężyn. Oraz bardzo fajny śrubokręt. Chyba nawet go będę używał. Otrzymamy również instrukcję, jak układać Big Cube'y i to by było na tyle. I tak, sama kostka. Otwieramy. Ma bardzo matowy feeling. Nie jest tłusta z żadnej strony, więc mam nadzieję, że jest dobrze nasmarowana fabrycznie. Raczej się nie spodziewam, ale może będę pozytywnie zaskoczony. Zobaczymy pierwsze ruchy. Jest sucha, ale dość szybka. Zobaczymy wewnętrzne warstwy. Jest bardzo przyjemna. Czuć, że jest bardzo lekka. Mogę tu porównać z moją poprzednią szóstką. Moją poprzednią szóstką było Moyu Aoshi M. I dobre pokazanie. Właśnie mi spopowała przy pierwszej próbie. Okej, kostka jest naprawiona. Na moją Aoshi nie narzekam zbytnio. Jednakże szukałem przez długi czas szóstki, która by była zdecydowanie lżejsza, która by miała lżejsze poruszanie się środkowych warstw. Może jest to kwestia wyrobienia, może to kwestia smarowania. Przechodząc jednak do MGC, bo o tym jest ten film, czuć, że kostka od razu z pudełka jest nienasmarowana, jednak porusza się bardzo lekko, w sposób nieszorstki. To znaczy, nie czuć aż tak, że ta kostka nie jest nasmarowana. Czuć to tylko poprzez dźwięk, bym powiedział.
Spróbuję zrobić jednego solwa na czas, bez żadnego smarowania czy dokręcania ścianek. Ok. Kaska mi już popnęła. Może to właśnie sprawa tego. A, ale jest tłusta w środku. Może to właśnie sprawa jest, że jej w żaden sposób nie dokręcałem. Ok. Już widzę, że zaletą MGC jest to, że bardzo łatwo się ją składa. Ok, kostkę mamy pomieszaną. Teraz pewnie będziecie widzieć timelapse, jak ją układam. Jak mi się będzie chciało to zmontować. Aha. Chyba jest za luźna z pudełka. Chyba jej nawet nie dam rady ułożyć. Więc będziemy ją musieli trochę przykręcić. Do przykręcenia użyjemy tego krzyżyka, co dostaliśmy. Sprawdzimy go od razu. Zobaczymy, jak to jest teraz. Ok, jest stabilniejsza. A prędkość na tym aż tak nie ucierpiała. Więc teraz będziecie mieli prawidłowy timelapse z układania. Czas wyniósł 3 minuty 2 sekundy. Nie było to ułożenie złe, ponieważ takie właśnie mam około średnio, gdy przerzuciłem się na jału 6. I pamiętajmy, że to była kostka prosto z pudełka, tylko dokręcone ścianki. Myślę, że jeżeli dodam trochę smaru, będzie zdecydowanie lepiej. I zaraz to zrobię. Ok, do nasmarowania tej kostki użyję Adherona Light oraz Lubesta. Ja uważam, że to najlepsze połączenie do bigów. Tak więc Adherona Light lejmy naprawdę, naprawdę mało w każdą z tych trzech dziur między inner-inner i inner-outer. Tak się mówi? Powiedzmy, że tak się mówi. I między inner-outer i narożnikiem. Naprawdę dosłownie kropla pół kropli. Na tym się trochę za dużo nalało. A możemy rozprowadzić trochę to, co już nasmarowaliśmy. Teraz dam między drugą. Dosłownie pół kropli. Wydaje mi się, że to będzie wystarczające. Nie chcę przesmarować kostki, bo wtedy trzeba ją zczyścić całą. To nie jest zbyt przyjemne. I Lubesta. Myślę, że jak naleję pół kropli na wewnętrzne oraz tak z ćwierć kropli na między narożnik. Dobra, już mam. Trochę za dużo. Okej. Teraz powinno być idealnie. Zobaczymy, jaki będzie czas tego solwa.
No i proszę, czas 2 minuty 50. Widać poprawę. Czas omówić cenę. Kupiłem tą kostkę za 99 zł, co według mnie jest ceną bardzo dobrą, jak za magnetyczną 6x6. Myślę, że obecnie to jest najlepsza szóstka na rynku w porównaniu wartości do ceny. Zdecydowanie polecam każdemu. Dziękuję za oglądanie. Na dzisiaj to by było tyle. Trzymajcie się. Siema.